Zdrowia. Bandytyzmy polityczne Obamy nie ma w sobie równych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No straszne to jest. To jest straszne, żeby w demokracji amerykańskiej, żeby po wybraniu dwa razy czerwonego Husseina Obamy, Baracka Husseina Obamy, działo się to, co wychodzi teraz na wierzch. Ci komuniści, ci socjaliści, no oni cały czas wierzą, że w 2024 roku znowu dojdą do władzy, ale to, co zrobili w 2016 roku w stosunku do 60 milionów obywateli głosujących konserwatywnie, republikanów, czyli w zasadzie ludzi, którzy głosują Bóg, honor, ojczyzna, dokładnie odwrotnie niż socjaliści amerykańscy, czyli rodzina nie, Bóg nie i ojczyzna nie. Także to jest międzynarodówka komunistyczna, rozwala Amerykę od środka. Ale najgorsze jest to, że rozwala sowieckimi metodami, powiedzmy tym bandytyzmem politycznym. No i co jest bandytyzmem politycznym? No Michael Flynn to jest jedna z ostatnich przypadków. No teraz w zeszłym tygodniu Ministerstwo Sprawiedliwości w zasadzie uniewinniło go i powiedziało, że cały ten wyścig, żeby skazać doradcę Trumpa, no to było wszystko sfingowane, sfabrykowane, spreparowane. No i wszyscy wiedzieli, tyle tylko, że starali się go zniszczyć. Cały ten przypadek, no to jest przeciwko prezydentowi Trumpowi, te wszystkie przyszykowania. Hillary Clinton miała komputery w piwnicy i nic nie zrobili, a dla Trumpa, no to po prostu wymyślali nieustannie od prostytutek. Później cały czas szło o to, że była umowa rosyjsko-amerykańska. No prawda jest taka, że w zasadzie Putin i Rosja to wolałaby, żeby wygrała Clintonowa niż Trump. Także to od początku wydawało się dosyć kretyńskie, dlaczego Trump miałby się dogadywać z ruskimi na tym poziomie, kiedy Trump, no to on chce współpracować, no w zasadzie nie tyle współpracować, co żyć jakoś tak normalnie i z ruskimi, i z północno-koreańczykami, no i z Chinami też, wbrew pozorom, to z Chinami, no to też nie jest wojna, tyle tylko, że Trump mówi, no jeżeli mamy wolny rynek, no to trudno, żebyście wysyłali coś do nas i żeby cło było 2%, a my wysyłamy do was, żeby cło było 30%. Także to nie jest wojna. Tak samo z Koreańczykami. No to też w zasadzie 40-50 lat to wszystko trwa. Ci biedni Koreańczycy po prostu tam, no głodu już tego nie ma. No ale to są biedni ludzie, to są tacy ludzie, jak byli Polacy w PRL-u za tą żelazną kurtyną. No i też Trump to w zasadzie mówi, no trzeba coś zrobić, tam kilkadziesiąt milionów tych Koreańczyków. Koreańczycy na południu też się nieustannie boją, że tam ten wariat ich tam zbombarduje, no to chce doprowadzić do porządku. No, także Trump jest bardzo praktyczny. Taki Trump patrzy na te rzeczy z normalnego punktu widzenia takiego człowieka, który po prostu chce rozwiązać problemy. No, a socjaliści, no teraz szczególnie patrząc na tę panikę 19, no to oni chcą zmienić po prostu cały kraj. Tyle tylko nie wiadomo, jaki jest ich plan. Ich planem jest rozdawanie pieniędzy. Proponują już po 2, 3, 5 tysięcy na miesiąc, tylko to nikt nie wie, skąd się bierze. Wracając do Michaela Flynna, no to facety, w zasadzie jego doradca na temat bezpieczeństwa dla prezydentury Trumpa, były generał, ale to cała ta sprawa przeciwko temu doradcy, no to była fabrykowana czy zbudowana na aferze, której nie było w zasadzie. Robert Miller agresywnie używał tego, starał się
pchać tą sprawę udekorowanego generała, właśnie jak wspominałem, tylko po to, żeby ten zaczął sypać coś na swojego szefa, na Trumpa. No ale okazało się, że wszyscy wiedzieli, że tam nie ma, no ale te bandziory polityczne, czerwone świnie, jednak myślały, że coś wycisnąć. Był ten Mueller Report, no to tam było napisane, że cała ta sprawa to rezultat był taki, że nie było żadnej konspiracji pomiędzy komitetem Trumpa i ruskimi. Nie było niczego takiego, żeby była też wymiana coś, szczególnie na przyszłość. Także to wszystko było bez sensu. No i cały ten raport podkreślił, że w zasadzie bazować na dostępnych informacjach i materiałach nie było żadnej współpracy. Tak, także to jest taka prawda, że Obama wiedział od początku, cały ten była odpalona ta akcja z całą szybkością, jak na niemieckim Bahnhofie. No, Bahnhof to jest chyba dworzec, autobahn, jak na niemieckim autobanie, że po prostu, żeby zniszczyć Trumpa. No i w zeszłym tygodniu właśnie Komitet Wywiadu Kongresu wypuścił takie rozpiski, takie transkrypt tego wszystkiego, co było związane z tym śledztwem. James Clapper, doradca Obamy, w 2017 roku mówił, że tam nie ma żadnej współpracy, nie ma żadnej zmowy. Mówił, że nie widział żadnych dowodów na to, że ktoś tam spiskował, czy cokolwiek robił. Także cały ten komitet również pytał się wielu ludzi, czy oni są w posiadaniu czegokolwiek, czy wiedzą. Także Samantha Power to była ambasadorka Narodów Zjednoczonych i to odpowiedziała, że nie posiadam nic, ale nie dość, że nie posiadam, to nic nie czytałam i nic nie zaabsorbowałam, nie zapamiętałam z informacji, które by przyszły z organizacji, ze środowiska wywiadowczego. No tak, także znowu tańczy, tak? Czerwona świnia. Doradca bezpieczeństwa Susan Rice, no to jest jedna z czarnych w zasadzie urzędniczek w administracji Obamy. No po pierwsze, co on zrobił, to zaczął brać wokół siebie samych czarnych. Tam w pewnym momencie to na ilość na tych stanowiskach najwyższych to było chyba 70-80% czarnych, kiedy w zasadzie w społeczeństwie jest ich 12%, tak? Także to jest po prostu typowy ten tribalizm, czyli te plemienne podejście. Grabić do siebie i ludzi ze swojego powiedzmy, no nawet nie środowiska, bo to nie jest środowisko, tylko w zasadzie on uważa, że kolor skóry, no to jest jakiś taki bardzo ważny składnik w działaniu politycznym, czyli wyjątkowy rasista, tak? Bo jeżeli kolor skóry odzwierciedla to, że będą lepsi od innych, no to jest makabra, to jest czysty rasizm, no bo w zasadzie to na stanowisko powinni dostawać się ludzie za swoje zasługi, a nie za to, że są takiego koloru czy innego. Były prokurator generalny Loretta Lynch, no to też troszeczkę tak bezczelna troszeczkę była, bo powiedziała, że nie przypomina sobie, żeby ktokolwiek z organizacji tych wywiadowczych cokolwiek jej powiedział. Jakieś inne dokumenty, które związane było z wysokimi urzędnikami z FBI, oni wiedzieli, że ten Steele dossier, czyli to jest to, co tam jakiś taki Anglik, wywiadowca zapłacił tam ruskim, no i tam największą tą aferą to było to,
że prostytutka jakaś chciała na Trumpa. No przecież to trzeba zdać sobie sprawę, że Trump jest za mądry i zacwany na takie rzeczy, żeby w Moskwie takie rzeczy robić. Szczególnie, że cały Waszyngton to wie od lat 50. 60., że jak któryś tam z prezydentów pojechał, to jeden z ich doradców to był homoseksualista. No i podpuścili, dali mu męską prostytutkę. No i wszystko to było filmowane. No i później on po prostu był szantażowany. No i chodził jak na sznurku ruskich w Ameryce. Tam później doszedł do jakichś wyższych stanowisk. No ale tego rodzaju rzeczy, no to każdy normalny, który wie, co się dzieje. No a Trump wiedział, przecież on by żadnych takich rzeczy w Moskwie nie robił, żeby jeszcze były filmy, kiedy tam prostytutka na niego strzała. No w Moskwie też chyba nawet jak zbudowali ambasadę amerykańską, to też musieli zburzyć, bo Ruscy powsadzali. Może to nie było w Moskwie, no ale jakaś taka ambasada amerykańska była, to kontraktorzy lokalni byli dopuszczeni do budowania i nawsadzali tam na najróżniejsze, może nie tyle mikrofony, ale najróżniejsze w betonie komory takie wibracyjne, że byli w stanie tam podsłuchiwać z dalszej odległości i tak dalej. No, szpiegostwo na wysokiej klasy. Cała to sytuacja z tym Michaelem Flynnem, no to było to, żeby po prostu go złapać, bo bydlaki w polityce i w policji, no to mówią, że można kogoś skazać za kłamstwo. A jakie jest kłamstwo? No pytają się 5, 10, 15 razy to samo pytanie na ten sam temat, tylko z innych miejsc, z tej strony, z tamtej strony. No i w końcu w pewnym momencie, jeżeli ktoś nie powie dziesiąty raz, tak jak powiedział 9 razy, no to oskarżają go, że to jest fałszerstwo i oszukaństwo, no i w zasadzie jest skazywany za składanie fałszywych zeznań. No to jest najbardziej bandycki, jakiś niemożliwy system, no nie tyle sprawiedliwości, co układów, tak? To jakieś takie KGB, można powiedzieć UB i tak dalej, to na tym poziomie to ludzie robili. No tam jeszcze po prostu zabijali, wyrywali paznokcie. No tutaj tego nie było. James Comey, to on w zasadzie, jak robił całe to śledztwo, no to ominął całkowicie Biały Dom, nie poinformował Biały Dom. Tam Michael Flynn, gdzieś tam się spotkali z tymi przesłuchującymi. No ale to okazało się, że to nie było spotkanie, że to był w zasadzie całe przesłuchanie takie kryminalne. No chcieli go udupić, chcieli go usidlić, chcieli go po prostu złapać w pułapkę. No i całe te dowody to są coraz czystsze. No są na tyle czyste i przejrzyste, że administracja Obamy wykorzystywała całą tą służbę wywiadowczą, żeby ujebać Trumpa, żeby utłuc Trumpa na fałszywych jakichś tam zeznaniach. No i używając fałszywego tego scenariusza zmowy rosyjskiej. No i Michael Flynn, no to był jednym z ich po prostu narzędzi. No, sprawiedliwość musi zdać się zadość. Wszyscy ci spiskowcy, konspiratorzy i wszyscy ci, którzy uczestniczyli w tym po prostu no nieprawdopodobnym, niedemokratycznym i bandyckim zachowaniu muszą być no ukarani. Czy będą ukarani? No rozmyje się jak zwykle, tak? Rozmyje się jak zwykle, no bo to niestety się rozmywa tak jak w Polsce się wszystko rozmywa od tej ustawki w Magdalence. Morderstwa polityczne nigdy nie są wykrywane. Jakieś afery finansowe nie są odkrywane i odpuszczane. No
jest strasznie, strasznie w każdym kraju jest, jest po prostu bandytyzm i ten biedny obywatel głosuje, nie ma na kogo głosować, ale głosuje, no a oni wodzą nas za nos. Zdrowia, subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku.